Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EV News. To jest kolejny odcinek po krótkiej przerwie wakacyjnej i wracamy już teraz z cotygodniowymi odcinkami. Na początku chciałbym zacząć od adaptera CTS. Ostatnio Tesla obniżyła ceny takiego adaptera. Ja akurat dzisiaj jestem w Tesli Model S, w której ostatnio miałem okazję właśnie wymieniać ten adapter. Akurat testuję taki model, więcej się dowiecie o tym samochodzie w przyszłym tygodniu. Ale właśnie ten adapter jeszcze niestety w tym samochodzie był wymieniany po starej cenie. A stara cena wynosiła około 500 euro. I ten adapter wygląda następująco. Tutaj mamy wejście do samochodu, złącze Type 2 i tutaj mamy wejście na CCS, także możemy sobie tutaj wpiąć CCS i bez problemu ładować się na praktycznie wszystkich stacjach ładowania w Europie. Ja na początku, jak jeszcze jeździłem Teslą swoją, no to używałem głównie adaptera CHAdeMO, tylko że adapter CHAdeMO ma pewne ograniczenia, takie jak między innymi maksymalna moc ładowania, która wynosi około 50 kW. No i to było nasze ograniczenie, bo jeżeli nie ładowaliśmy się na stacji Tesli, na superchargerze, no to z automatu na wszystkich innych stacjach mieliśmy ograniczenie do 50 kW. Dzięki temu możemy ładować się z mocą do 142 kW. No i każdy, kto ma Teslę wyprodukowaną do maja 2019, musi coś takiego zrobić na własną rękę. No i właśnie ten samochód też jest sprzed tego okresu, dlatego trzeba było to wymienić, bo wszystkie samochody wyprodukowane po maju 2019 już dostają to w standardzie, no i już nie trzeba tego dokupować. Cena się zmieniła z 500 na 300, więc niestety nie udało się i w tym samochodzie, jak ja akurat nadzorowałem to i wymieniałem, no to płaciłem akurat 500 euro. Mniej więcej w przeliczeniu to wyszło ponad 2000 zł w serwisie w Warszawie, ale cena spadła, więc to jest plus dla wszystkich posiadaczy Tesli sprzed maja 2019 roku. Warto też tutaj dodać, że CHAdeMO najprawdopodobniej niedługo już zostanie całkowicie wycofany z Europy, ponieważ Nissan ostatnio ogłosił premierę nowego samochodu Nissan Ariya. No i też Nissan poinformował, że ten samochód będzie już sprzedawany z portem CCS, czyli nie będzie już CHAdeMO i to oznacza prawdopodobnie, że CHAdeMO zakończy swój żywot w Europie, co jest na plus, bo uważam, że lepiej iść w jeden standard, w tym przypadku w CCS, który ma znacznie większe moce. Minusem jest to, że nie ma przesyłu energii dwukierunkowego. CHAdeMO akurat to oferowało, czyli zarówno mogliśmy ładować samochód, jak i samochód mógł oddawać energię do, powiedzmy, na przykład do gospodarstwa domowego. Niedługo będzie też premiera CCS 3.0 i prawdopodobnie podejrzewamy, że już w CCS-ie 3.0 będzie możliwość przesyłu dwukierunkowego energii, dlatego to będzie przyszłość, jeżeli to tylko się potwierdzi. Muszę wam powiedzieć, że Tesla Cybertruck już jest. Już jest w wielu egzemplarzach na świecie, ponieważ powstało już wiele replik od momentu, gdy Tesla zaprezentowała Cybertrucka, gdy Elon Musk nam go pokazał. Wiele osób zdecydowało się zrobić własną replikę i tutaj właśnie natrafiłem na w pełni działającą, bardzo dobrze odwzorowaną replikę Tesli Cybertruck, która jest wyjątkowa ze względu na to, że również w środku bardzo mocno przypomina Cybertrucka. Tak jak teraz widzicie na filmie, tutaj na Instagramie ktoś zamieścił przejazd tej repliki i powiem wam, że robi wrażenie. Co do produkcji Tesli Cybertruck, ma być ona produkowana w Teksasie, a w Teksasie już powoli powstaje cała fabryka, powstaje konstrukcja, zarówno i w Berlinie. Też już widzimy, że bardzo szybko idzie budowa i podejrzenie jest nawet takie, że fabryka w Berlinie powstanie szybciej niż w Chinach, a w Chinach powstała w niecały rok. Tesla w Berlinie bardzo szybko idzie z budową, głównie dlatego, że buduje fabrykę z prefabrykatów, które są bardzo dynamicznie dostarczane i cała budowa jest pod względem logistycznym też bardzo dobrze rozplanowana. Więc muszę tutaj powiedzieć do wszystkich osób, które czekają na Tesla Model Y, że już powoli można się szykować na zakup Tesli Model Y, ponieważ Tesla Model Y będzie wyjeżdżała z fabryki właśnie tutaj pod Berlinem na rynek europejski. Dlatego jeżeli uda się
do końca roku, albo gdzieś do początku przyszłego roku zbudować fabrykę i ruszyć z produkcją, tak jak Tesla planuje, no to możemy się spodziewać, że w połowie roku, albo bardziej realistycznie patrząc, pod koniec przyszłego roku, Tesla Model Y już będzie dostarczana do europejskich odbiorców. Więc tutaj warto się już szykować powoli, bo niedługo faktycznie ruszy sprzedaż modelu Y na Europę. Czego nie mogę się doczekać. Chciałbym wam jeszcze pokazać zdjęcie, które porównuje poszczególne fabryki Tesli i tutaj zwróćcie uwagę, jak wielka będzie fabryka w Teksasie. Właśnie w Teksasie najprawdopodobniej będzie produkowany Cybertruck, Tesla Semi, no i inne modele Tesli. Więc ta fabryka jest naprawdę olbrzymia i co najważniejsze, że budowa już też idzie pełną parą. Porsche Taycan. Porsche Taycan to jest samochód, którego jeszcze nie miałem okazji testować. Miałem okazję kawałek się przejechać jako pasażer. Miałem okazję też nagrać porównanie, które zobaczycie w tym tygodniu na moim kanale. Ale Porsche Taycan to jest samochód, który jest produkowany od końca 2019 roku i już w tym roku planuje wprowadzenie nowego modelu rocznikowego 2021 i będzie miał nowe funkcje i trochę odświeżony wygląd. Najważniejszymi rzeczami, które zmienią się w Porsche Taycan, jest to m.in., że Porsche rozpędzi się do 200 km w 9,6 sekundy, co poprawia rekord o 0,2 sekundy w stosunku do poprzedniego modelu Taycana Turbo S. Tak samo na ćwierć mili samochód będzie o wiele szybszy. Będziemy mogli sobie opcjonalnie dobrać kolorowy wyświetlacz head-up display, który można skonfigurować sobie pod własne potrzeby. Dodatkowo będziemy mieli funkcję Smart Lift, która jest standardem, jeżeli zamówisz Taycan z adaptacyjnym zawieszeniem pneumatycznym. I to pozwala na indywidualne ustawienie zawieszenia. To jest też bardzo ciekawa rzecz. W Tesli też ostatnio taka aktualizacja weszła. To też wam pokażę, myślę, że w przyszłym tygodniu, jak to fajnie działa. Największą zaletą, jak dla mnie, tak patrząc z praktycznego punktu widzenia, jest to, że nowy Taycan będzie miał ładowarkę pokładową o mocy 22 kW. Ponieważ w tym momencie wszystkie Taycany są sprzedawane z ładowarką pokładową 11 kW, no to oznacza, że czas ładowania z gniazdka siłowego, ze stacji ładowania AC prądem przemiennym skróci się o połowę. To jest tak jak z Teslą kiedyś było. Kiedyś Tesla też opcjonalnie montowała z tyłu pod siedzeniem dodatkową ładowarkę pokładową i starsze Tesle, niektóre mogą ładować się z mocami rzędu 20-22 kW. I to było fajne, bo czas ładowania do 100% trwał mniej więcej 4 godziny. W tym momencie wszystkie Tesle są sprzedawane z ładowarkami pokładowymi o mocy 11 kW. No i to się wiąże z tym, że ładujemy Tesle w około 8 godzin do pełna. No i wszystkie modele 3, X-y i S-ki są sprzedawane właśnie z taką ładowarką pokładową, więc tutaj jest duży plus dla Audi. Co prawda są plusy i minusy tego rozwiązania, bo jeżeli będziemy głównie nastawiać się na ładowanie na stacjach ładowania DC prądem stałym, no to nie potrzebujemy tej ładowarki, bo to jest dodatkowa masa, którą musimy ze sobą wozić w samochodzie, a kiedy ładujemy samochód w nocy w domu, no to co za różnica, czy będziemy ładować w 4 godziny, czy w 8. Więc jeżeli macie możliwość ładowania w domu i wiecie, że będziecie ładować swój samochód tylko w domu, w nocy, w garażu, no to nie polecam tej ładowarki pokładowej, ale jeżeli będziecie ładować gdzieś w mieście, powiedzmy, będziecie się śpieszyć albo będziecie dużo jeździć, no to warto mieć tą dodatkową moc. Kiedyś, jeszcze jak ja zaczynałem jeździć Teslą, było to bardzo przydatne, ponieważ było dużo punktów AC o mocy 22 kW, a było bardzo mało punktów DC. I to zawsze pomagało, bo jak się gdzieś jechało, gdzie nie było żadnej stacji DC i były tylko właśnie słupki AC, no to wtedy warto było mieć tą dwukrotnie wyższą moc ładowania, co pozwalało na, powiedzmy, w 2 godziny naładowania zasięgu na 200 km, a nie na 100 km, tak jak w przypadku ładowarki pokładowej 11 kW. Do tego pojawi się też kilka funkcji w ramach subskrypcji, które będzie można sobie zamówić, jak na przykład Lane Assist, Active Lane Keep Assist za 19,50 euro. I to jest też ciekawe, że Porsche zdecydowało się na wprowadzenie subskrypcji na takie usługi. No i dodatkowo też pojawią się aktualizacje online,
i to będzie, mam nadzieję, że będzie podobnie jak w Tesli, chociaż tutaj bym nie oczekiwał, że będzie to tak świetnie działało. Dodatkowo pojawi się 7 nowych kolorów, no i zamówienia będą przyjmowane od połowy września, a dealerzy będą mieli te samochody w swoich salonach około miesiąc później. Taycan będzie miał też dodatkowo ograniczoną moc ładowania do 200 kW i co ma spowodować, że akumulator będzie miał wyższą żywotność dzięki temu, że będzie się wolniej ładował. Jeżeli mówimy już o dużej mocy ładowania, to warto wspomnieć tutaj o Lucid Air, o nowej marce, która ma wejść w 2021 roku. I Lucid Air nie dość, że będzie miał prawdopodobnie najwyższy zasięg dostępny na rynku, ponieważ na zapowiedzi są naprawdę dobre, to będzie też miał bardzo dużą moc ładowania, ponieważ moc ładowania Lucida będzie wynosiła 300 kW, co jest przeogromną mocą. No i miejmy nadzieję, że Lucid wejdzie do sprzedaży w Europie i na świecie, no bo to jest też kolejny startup, który myślę, że może tutaj mocno konkurować z Teslą, chociaż wiadomo, że tutaj na to potrzeba wiele lat, ale bardzo podoba mi się ten samochód i nie mogę się doczekać premiery i no i początku składania zamówień i produkcji tego samochodu. Ważna informacja dla tych wszystkich, którzy nie wierzyli w Teslę. Tesla przekroczyła dzisiaj. Dzisiaj mamy 22 sierpnia. Dzisiaj Tesla przekroczyła $2000 za akcję. Ja pamiętam, jak niedawno Tesla przekroczyła $1000 za akcję i to był wielki szok. I jak sobie prześledziłem ostatnie ceny akcji Tesli, no to naprawdę w przeciągu miesiąca tak cena mocno poszła w górę, że jestem w szoku. I podejrzewam, że ceny będą szły w górę jeszcze bardziej. Dlatego jak ktoś chce zainwestować w akcje Tesli, to myślę, że to jest dobry moment, chociaż to jest tak trochę jest mocno napompowane, nie chcę tutaj namawiać, nie znam się też na giełdzie i tak jest tylko moje zdanie, bo niedługo będzie Battery Day we wrześniu i podejrzewam, że do tego momentu ceny będą szły w górę, a gdy Elon Musk ogłosi różne nowości, chociażby o akumulatorach stosowanych w Teslach, i inwestorzy dostrzegą w tym potencjał, to myślę, że ceny też będą mogły iść znacząco w górę. Więc tutaj myślę, że to może być dobrą inwestycją. 20 sierpnia, czyli kilka dni temu, Volkswagen rozpoczął seryjną produkcję Volkswagena ID4. ID4 jest to pierwszy w 100% elektryczny, seryjnie produkowany SUV od Volkswagena. Jest już on produkowany. Pod koniec września będzie premiera tego samochodu, ponieważ do końca on jeszcze nie został ostatecznie pokazany. Ale to dobrze świadczy, ponieważ już będzie to drugi samochód produkowany przez Volkswagena. Taki, nie wiecie, e-Golf, jak to było do tej pory, czyli samochód, który został przerobiony ze zwykłego spalinowego na elektryczny, tylko samochód na nowej platformie przystosowany do tego, żeby być elektrycznym od początku. Volkswagen ID3 z kolei niedługo też już trafi do swoich pierwszych odbiorców. Ja niedługo będę też miał okazję przetestować Volkswagen ID3. Będzie to prawdopodobnie w pierwszej połowie września, więc na pewno zobaczycie ten samochód. No i to są super informacje, ponieważ Volkswagen już wejdzie na rynek z dwoma takimi pełnoprawnymi samochodami elektrycznymi. Bardzo się cieszę, ponieważ Volkswagen w końcu wziął się do roboty. A jeśli chcielibyście kupić sobie jakiegoś droższego elektryka, to możecie kupić sobie elektrycznego Rolls-Royce'a Phantoma z 1961 roku, ponieważ pewna firma postanowiła, że zacznie robić konwersję tego samochodu na elektryczny. Niestety, największym minusem tego jest cena, ponieważ samochód kosztuje, uwaga, w przeliczeniu około $655 000. Tak, to jest bardzo dużo. To jest, no kosztuje praktycznie tyle, co nowe Rolls-Royce, więc jest to bardzo dużo, no ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, no to może sobie na coś takiego pozwolić. Co ciekawe, tutaj są całkiem dobre parametry, ponieważ samochód ma akumulator o pojemności 120 kWh, czyli jest to więcej niż w seryjnie produkowanych samochodach elektrycznych dzisiaj na rynku. Dzisiaj chyba nie ma samochodu elektrycznego, który ma baterię większą niż 100 kWh, tak jak Tesla czy Porsche Taycan też ma dużą baterię, ale 120 to
to na rynku europejskim to raczej takiego nie ma. No i w tym samochodzie mamy też system informacyjno-rozrywkowy z Bluetoothem, z Wi-Fi, z nawigacją i tak dalej, więc to nie jest tylko włożony silnik elektryczny i akumulator do takiego samochodu, tylko tutaj jest wszystko dostosowane do tego, żeby ten samochód był jak najbardziej przypominający samochód XXI wieku, więc fajna konwersja. A teraz przenieśmy się na transport ciężarowy. W Niemczech na autostradzie A5 otwarto pierwszą taką linię trakcyjną dla ciężarówek elektrycznych. Jest to 5-kilometrowy odcinek w dwie strony, który umożliwia zasilanie samochodów ciężarowych. W tym momencie ten odcinek testowy jest wykorzystywany przez 5 różnych ciężarówek hybrydowych Scania, wyposażonych w różne pantografy. No i tutaj też chciałbym powiedzieć, że według mnie to nie jest do końca dobre rozwiązanie, bo tak jak sam artykuł mówi na Inside EVs, koszt budowy kilometra takiej sieci trakcyjnej wynosi 2 miliony euro. To jest ogromną kwotą, a biorąc pod uwagę to, że po pierwsze infrastruktura ładowania się rozwija i stacje ładowania mają coraz wyższe moce, i po drugie mamy też technologie bateryjne coraz lepsze, dlatego uważam, że nie warto inwestować tyle pieniędzy w... No bo tu mamy 5-kilometrowy odcinek razy 2 miliony euro, no to mamy już 10 milionów euro za 5-kilometrowy odcinek. 5 kilometrów to jest bardzo mało. No i tutaj lepiej te pieniądze inwestować w stację ładowania, bo za 10 milionów to już postawimy całkiem fajny, albo nawet kilka hubów ładowania, gdzie będzie mogło się jednocześnie ładować kilka takich ciężarówek. No i biorąc pod uwagę to, że cały czas technologia bateryjna się rozwija, więc uważam, że bardziej opłaca się iść w tę stronę niż w budowę sieci trakcyjnej, żeby wszystkie autostrady nie wyglądały tak, jakby po nich jeździły tramwaje czy pociągi, tylko lepiej tutaj dostosować całą tą infrastrukturę do ładowania. Takie jest moje własne zdanie, taka jest moja opinia i na tym chciałbym dzisiejszy odcinek zakończyć. W przyszłym tygodniu spodziewajcie się kolejnej dawki najnowszych informacji. Myślę, że będzie już tego trochę więcej, zrobimy dłuższy odcinek. W ogóle stwierdziłem, że EV News powinno trwać chyba trochę dłużej, bo jest tyle ciekawych rzeczy do opowiedzenia, że 5, 10, 15 minut to jest stanowczo za mało. I dajcie znać, co myślicie, czy chcecie, żeby takie odcinki trwały po pół godziny, bo naprawdę wiadomości jest na tyle, żeby taki odcinek trwał tak długo, ale to od Was zależy, czy będzie Wam się chciało tak długie odcinki oglądać. Ja Wam dziękuję, cieszę się, że wróciłem z tą moją serią EV News, bo za tym tęskniłem, chociaż ostatnio czasu mało było na przygotowanie tego odcinka, tych odcinków, także już teraz będziemy robić to na bieżąco. Dziękuję jeszcze wszystkim moim patronom i do zobaczenia już za kilka dni, a za kilka dni dowiecie się czegoś nowego, przełomowego w tym kanale. Dzięki, cześć!